Arkadiusz Skrzypiński, najlepszy polski handbajkowiec, zakończył sezon. Sezon, jak sam przyznaje, generalnie nieudany. Ale sama końcówka była jak z marzeń. Szczeciński maratończyk zajął trzecie miejsce wśród niepełnosprawnych sportowców podczas niezwykle prestiżowego wyścigu w Nowym Jorku. W Nowym Jorku najbardziej się liczyło w tym roku czwarte miejsce. Nawet nie zwycięzca, Amerykanin Alejandro Albor, ale czwarty na mecie, Alex Zanardi, czyli były kierowca Formuły Pierwszej, który w tej chwili po wypadku stracił nogę i konkuruje ze mną, przyjechał za mną na metę. On był największą gwiazdą, tak więc przeglądając poniedziałkowy New York Times, to zobaczyłem najwięcej z naszej relacji właśnie o czwartym zawodniku. Faktycznie nie opuszczało go kamery. Arek ciągle czeka na decyzję światowych władz, ile miejsc na przyszłorocznej paraolimpiadzie dostaną Polacy. Na razie według rankingu tylko jedno, a to oznacza, że szczecińskiego supermaratończyka w Pekinie nie zobaczymy. Nie wiem, prawdopodobnie ani za miesiąc, ani za trzy miesiące, dalej nic nie będę wiedział. Czekam cierpliwie. Prawdę mówiąc, nie liczę specjalnie na wyjazd. Planuję już przyszły sezon. Nawet nie zwracam uwagi, w jakiej dacie jest Pekin, ponieważ podchodzę do tego od czarnej strony, czyli że nie pojadę, planuję inne wyjazdy. Teraz nasz maratończyk zamierza odpocząć. Przygotowania do kolejnego sezonu rozpoczyna już w grudniu. Miejmy jednak nadzieję, że do sezonu, w którym walczył, będzie na paraolimpiadzie.